5 razy to, co postawiłeś. Za kombinację dwóch cyfr miałbyś razy 20. On nie miał szans tego wygrać. W dzisiejszym odcinku strolujemy tego widza, ale cały troll będzie polegał na tym, że po prostu okradniemy go na diamenty i chociaż baza nie wygląda, to sam widz zdążył się już jakoś ustawić. I dla nas to super opcja, bo zrobimy maszynę losującą do lotto, a potem spróbujemy go okraść na tą maszynę. Jak wyjdzie, tego nie wiem, ale pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. No i tak jak mówiłem, no ten domek może nie wyglądać, ale tutaj generalnie coś się dzieje i ma diamentową całą zbroję, więc nie jest to jakiś taki typowy noob, a my, słuchajcie, zacznijmy od tego, by zrobić przede wszystkim naszą maszynę lotto. Znaczy w sumie to naszą budkę lotto. Dobra, zróbmy tak. Post 1, post 2, walls, blue, concrete. Zacznijmy sobie to budować tutaj w górze. No trochę nawet za duże to wyszło, bym powiedział. Zmniejszmy sobie to do jakiegoś takiego obszaru. O ile go jeszcze nie zmniejszymy, ale dobra, nieważne. Stack 4. Robimy sobie podłogę. Myślę, że smooth stone tutaj będzie idealnie pasował. Tak, smooth stone pasuje idealnie. I trochę w sumie takie barwy IKEA. Dobra, i teraz tak. Gdzie my możemy mieć swoją budkę? Ja myślę, że dobra, niech nasza budka będzie tutaj, bo w punktach z lotto nigdy nie chodziło o to, że było dużo miejsca czy coś, więc spróbujmy jakby to zrobić. Raz, dwa, dobra, coś takiego zrobimy, okej, niechaj i tak będzie. Tutaj to zatkamy oczywiście, bo nie ma tej wstępu do naszego działu i maszyny losującej, ale tutaj możemy zrobić dispenser. Ej, w sumie to będzie trochę challenge, dobra, trochę się zrobimy inaczej. Maszyna będzie może gdzieś bardziej na boku, dobra, coś takiego. Musimy zrobić szkło, wziąć hopery, mamy dispensery, więc to już git. Dobra, tutaj to po prostu wejdzie. Tutaj podbudujmy, żeby można było dać tutaj czerwoną pochodnię, która będzie aktywować i dezaktywować nam naszą maszynę. Czy to zadziała? Dobra, działa. Jest przesyłany sygnał, a tutaj możemy w sumie zrobić takie szkiełko. Okej, wiecie, jak maszyna losująca, co nie? W końcu jest to lotto. Tylko, że będziemy w tym wszystkim mieli mały przekręt, to znaczy naszą maszynę będzie dało realnie się oszukać. Znaczy my będziemy w stanie wpływać na wyniki obstawiań, ale to zaraz zobaczycie. No tutaj sobie to zabudujmy, bo tutaj wiecie, już konstrukcja chroniona. Tylko jeszcze zanim to musimy sobie zrobić zegar, z którego będą szły wszystkie sygnały do naszej jednej i drugiej maszyny. Pyk, dobra, działa, jeszcze jakoś tak. Dobra, jest git, oj, dobra, pyk, pyk, o, dobra. No i teraz jest git. Weźmy sobie czarną wełnę i tutaj będzie właśnie teoretycznie nasza maszyna. Przynajmniej tak będziemy wmawiać widzowi, że no, tu jest duży mechanizm losujący i on jest totalnie sprawiedliwy. Wcale nie wkładam sam tam wszystkiego tak, jak ma być. Dobra, jak to w ogóle widać? Czy ja będę mógł mówić, że to czarny? Dobra, ej, nie, widać, czy jest coś czarnego i że tu jest jakiś mechanizm. Dodatkowo chciałbym zrobić tutaj też windę, tylko że na to chyba, dobra, to będziemy musieli to przesunąć w takim razie delikatnie w tą stronę. Darkness, jaka winda? Zobaczycie. Pyk, dobra. Jeszcze zróbmy takie. No dobra, i jest teraz najsik. A, tutaj mamy za mało miejsca. Kurczę, czy jednak to musimy przesunąć do przodu. Trochę się zbyt pośpieszyłem chyba z tym stawianiem ścian. Wybaczcie. Dobra, jest, działa maszyna, działa. Dajmy sobie na trójkę, żeby ona nie była mega szybka, ale żeby też jakoś to w miarę działało. Dobra, i stąd teraz przekazujemy sygnał wyżej. No, dokładnie w ten sposób. Dobra, czyli teraz powinno być wszystko git. No i też musimy sobie tutaj to jakimiś drzwiami zamknąć. Dobra, więc sobie będziemy tutaj mogli wchodzić. Następnie drabinka. Dobra, tutaj i mamy pełny dostęp do dispensera. A żeby włączyć maszynę, wystarczy w sumie to, no, ej, to nie jest aż takie proste. Zaraz. Gdzie jest nasza maszyna? Nasza maszyna ma więcej problemów niż myślałem. Dobra, znowu zmieniamy jej design. Pyk. Dobra, działa. No, bierzemy teraz pistona, dajemy tutaj, albo zaraz chyba to bardziej tutaj, tylko ja nie wiem, czy jak teraz tutaj będzie blok, to czy on, czy to będzie przekazywać sygnał dalej do tamtej? Ej, przekazuje! Dobra, jest git! Czyli teraz jedyne, co wystarczy, to zrobić przycisk, a w sumie to wajchę, która nam to będzie aktywować. I tutaj odsłonimy, żeby widz tego nie mógł nacisnąć tak sam z siebie. Dobra, i zamkniemy to też, żeby tutaj nie mógł tak łatwo wejść. No. No i teraz jest git! Czy coś jeszcze? Dobra, zrobimy nawet takie bardziej okienko, takie bardziej, wiecie, schowane. No i dobra. Teraz wszystko jest bezpieczne. Co zostało? Oczywiście dodać napis lotto, więc piszemy lotty, o kurczę, ej, ja się tutaj mogę nie zmieścić, ty, dobra, czyli to musi być większe, chyba, że zrobimy na przykład tak, wiecie, designersko, że to będzie obtoczone dookoła, lotto, ej!
Ej, yo, jest git! No i teraz bierzemy sobie drzwi. Postawmy takie, przy których nie będzie prześwitywać. Noś, to jest coś. Teraz zróbmy tak. Replace 0 na yellow stained glass. No. I czy to nie wygląda jak lotto? Lotto, które miało partnerstwo z Ikeą? Ja nie miałem partnerstwa z lotto. I raczej bym nie wziął. To hazard, ludzie. Nie grajcie w lotto. Nie grajcie na maszynach i w kasynach, proszę. No i teraz wszystko wygląda naprawdę legitnie. O, tak jeszcze zrobimy. Dajmy tutaj kowadła, bo kowadła są o tyle ważną rzeczą, że to na nich się będzie wypisywało numerki. I teraz sobie zaznaczamy. Tylko w tym celu musimy sobie tutaj, wiecie, złapać zasięg. Staniemy gdzieś tutaj i wpiszemy copy. Dobra, jak teraz wpiszemy set 0, to czy to się usunie? Usunęło się. Nie wiem, gdzie był ten wizerunek. Czy był w tamtą stronę? Ej, dobra, był w tą. Dobra, git. Ej, byliśmy trochę bardzo blisko w sumie. Dobra, wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba zniszczyć to drzewo, bo my tutaj sobie swojego lotka postawimy. W sumie to możemy też to wypełnić od razu, żebyśmy tutaj mieli ładniej. Dobra, i ten wiz na razie, dobra, idzie do domu, więc to jest nasz moment. Teraz możemy dać pastę. Pyk. O kurde. Undo. Tutaj. Pastę. Okej. Okay. Teraz jedyne, co trzeba, to szybko tutaj to uzupełnić, żeby tu nie było widać, że to jest wklejone. Dobra. Jest git. Teraz wystarczy, że ja, czy to jest moje konto pod to? Tak, dobra, to jest moje konto pod to. Jak się nazywały te takie kwiatki żółte? Gdzie one są? Gdzie one są? O, to. Sunflower. Dobra, to będą nasze losy. Vanish. Jem. A nie, ej, zaraz. Ugiemy. My tutaj w ogóle nie oświetliliśmy. Teraz by to doszło. Dobra. Trzeba więcej oświetlenia. Tutaj też, żeby żaden creeper nam się tutaj nie zrespawnił, bo to byłby fail trochę. Dobra. Działa cały mechanizm. Trzeba tylko tutaj teraz... Oj, oj. Dobra, to może nie zadziałało tak, jak myślałem, że zadziała. Ale teraz działa. Dobra, i teraz nie działa. Jest git. Kurde, usunąłem sobie te kwiatki. No nie, no najgorzej. Dobra, jeszcze raz bierzemy. Sunflowersy. Dobra, GM0. Słuchajcie, ja mam jeszcze tutaj drugi konto. Ej, on tutaj wyszedł. Ej, on tego jeszcze nie zauważył? Co? Dobra, ej, wchodzimy w niego. Nie, dobra, on idzie do tego. Nie wiem, może on coś sprawdzał czy coś. Dobra, więc wchodzi. Nie, nie wchodzi. Znaczy, podchodzi do tego. Widzi drzwi. A w środku jestem ja. Witam. Nasz pierwszy dzisiaj klient. Teraz przypominam, widzicie z jego perspektywy wszystko, to jestem ja. O co chodzi i kim ty jesteś? To lotek. Wiesz, co to lotek? Czy ja wyglądam przekonywująco? Lotnąć to ciebie mogę. Możesz zagrać o duże sumy i spełnić swoje marzenia. O, mówisz teraz przekonywująco. A co mogę wygrać? To zależy, co i ile postawisz. Głównie to diamenty albo jakieś drogocenne rzeczy. Trzymaj los. No dobra, zaryzykuję. Masz 3 losy na 3... Za darmo? Nie, za 3 diamenty. Zapomniałem, że przecież nie musisz najpierw zapłacić. A, to dobrze, że teraz mówisz. Ej, bo on tak sojsy miecze, nie wiem, się może... Trochę byłby to fail, jakby się okazało, że na przykład mnie deadnie, ale w takim wypadku chociaż mamy zbudowanego totka i możemy iść do innego widza. I dam 2 tylko za to, że dałeś mi z buta 3 losy, git. Na lewo masz zapisy. Możesz napisać tam numerek od 1 do 9. Dobra, będzie, że on czai, trzeba zmienić po prostu nazwę tego Sunflowera. Dobra, czyli dał nam faktycznie 2 diamenty. No, jak ma całą zbroję diamentową, to chyba dla niego nie powinien być to problem. O, coś tam zostało kliknięte. Dobra, znowu coś tam kliknął. Dobra, i co? Wyrzuca. Mamy słonecznik 7, słonecznik 9, słonecznik 1. Teraz wkładam to do maszyny losującej i zobaczymy, czy wypadnie jeden z tych 3 numerków. Jeżeli wypadnie jeden, to dostajesz 5 razy to, co postawiłeś. Dobra, i teraz my idziemy tutaj, no normalnie na luzie. I dajmy na przykład tutaj słonecznik 7 na przykład. O, to dawaj. Gotowy do włączenia maszyny? Tak. Włączam maszynę losującą. Dobra, i co? Udało się? O, wypadło. No, wygrałem. Pokaż numerek. Dobra. Mamy, widzicie? Potem będziemy wkładać ich więcej. Raz, 2, 3, 4, 5. Oto twoja wygrana. No, pierwsza gierka i się wygrywa, a potem mi się wraca. Dobra, dawaj 3 losy jeszcze. Dobra, 1, 2, 3. Dobra, dajemy mu, żeby sobie tam powpisywał nowe numerki. I zróbmy teraz tak. Ja mam pomysła. My sobie też tutaj rozkropmy to. Żebyśmy tutaj też mieli jakieś te. Tutaj dajmy... Dobra, damy inne numery niż on nam da po prostu. No, dobra, tam... Dobra, już chyba powinien mieć numerki gotowe. Chyba, że on tak długo kmini nad numerami, wiecie. Numerologia i tak dalej. To nie działa jak coś. Są tylko zabobony. Dzieci, nie wierzcie w to. 6, 1, 8. Dobra, tutaj dopisuję 2.
dwójka. Aha, ja nie mam expa, o kurde. Dobra, to idę to po prostu włożyć. Kurde, chyba że jednak sobie dam expa. Nie wiem, czy to jest dużo. Dobra, leveli. O kurde, jaki mam level. Dobra, teraz to możemy jechać. Dobra, dwa. A, bo on to tak podpisuje. A, bo on robi. Dobra. Pięć. Dobra, a jego to 1,8. Dobra, teraz sobie włożymy. Na przykład piątkę, dwójkę i jedynkę. Włączam maszynę. Tam widać, że leci. No wreszcie. Dobra, odpalam. I teraz jak u niego to wygląda. O, widzicie? To widać, że tam wyskakuje. Dobra, wyrzucił mi i swoją jedynkę. Wygrałem. Gratulacje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Za kombinację dwóch cyfr miałbyś razy 20. A te wyrzuć. Co jest? Co zaczęło go to bić? A ty mam nadzieję, że nic nie knujesz z moją bazą, bo ci dopadnę. Nie. Ja uczciwy człowiek. No oby. Dobra, nie wiem ile opaczek ma lat. Ale jedno jest pewne. Kapkę chłopa wkręciliśmy. Chłop biegnie zadowolony do swojej bazy. Nie wiem ile on miał wcześniej diamentów. Teraz ma z 10 na pewno. Dobra, już sobie do skrzyneczki odłożył. Już pyk. Dobra, a my sobie wyłączmy tą maszynę. Już sobie możemy przetować tym na jego następne przyjście. Sunflower 2, 5, 8, 1. No i dobra, i zobaczymy co mu tam wypadnie potem. A on co robi? On po prostu stoi w domu z diamentem w ręce jeszcze. Dla niego diamenty chyba nie powinny być niczym wielkim. A on gdzieś sobie coś chyba enchantować. Ej, ale w sumie dobrze, że wziąłem takiego widza, bo no musi mieć expa, żeby nazywać te rzeczy. To dobrze, bo inny by mógł nie mieć. Dobra, my wyjdźmy sobie stąd. Zostawimy sobie na GM-ie na razie, bo on jest chyba gdzieś tam dalej. Weźmy tabliczkę. Dobra, tu ją postawmy. Jakiś na przykład wbity gwóźdź. Otwarte 2-4 na 7. Nie, jak takie typowe punkty dla hazardzistów. Dobra, i teraz weźmy, czy jak białym dam na białe, to już jest białe? O, nie, dobra, teraz jest białe. Czyli git, czyli dobrze kminiłem. Dobra, gdzie on jest i co on robi? Bo musimy to na bieżąco sprawdzać. On tutaj coś... Co on robi? Czy on sobie domek rozwala? Czy to jest wrośnięte? O co? W ogóle się jak wygenerowało? Wytyfy. Nie wiem, dziwne są te haszczy, to tam puszczę te bagna całe. O, ale idzie chyba do mnie? Czy do mnie? No tak, no, oczywiście, że do mnie. Dobra, i teraz jeszcze tabliczka otwarte 2-4 na 7. Dobra, i wbił. Tak po prostu, dobra, też mu to muszę wyjść. Witam. Gramy? Chciałbym zagrać. Dobra, to rzucamy mu. On mi rzuca diaksa. Dobra, na razie myślę, że już się chyba dość dorobił. Muszę, dobra, dajmy mu ostatnią wygraną dosłownie. Idę włożyć do maszyny. Oki. Dobra, ja tutaj na drugim ekranie podam, czy on niczego nie robi. Słonecznik 2, 1. A dobra, tutaj było słonecznik 2. A, bo on ma po polsku Minecrafta. A no tak, jak każde dziecko w tych czasach. Nie grajcie w polskiego Minecrafta. Polski Minecraft jest dziwny. Losujemy! Dobra, wypadają jakieś 3, 4. Szansa, że się nie trafiło mu nic, jest jak 1 na 5, więc pewnie trafił. Trafił czy nie trafił? Przegrałem. Oj, niestety. Bywa! Ej, co on mi dał? Dał mi dwa diaksy. Daj jeszcze 3. Raz, 2, 3. Dobra, i teraz w sumie, ej, możemy zacząć go okradać. W sumie to czemu by nie? Dobra, daje mi to. Więc mamy słonecznik 1 i słonecznik 7, słonecznik 5. Czyli jego można rozpoznać po polskich nazwach. Dobra, idziemy to włożyć. Chyba słonecznik 7, 1. Ej, a mam pytanko. Dobra, daję znak zapytania. Nie wiem, o co będzie chciał pytać. Sunflower 2. No i dobra, no i tyle. Dobra, teraz to już musi mu wypaść. Muszą być. Opowiedziałbyś mi, jak działają te mechanizmy? To czarne, co widzisz, to mechanizm losujący. Jest prawdziwy, ale jego strukturę trzymam w tajemnicy. Ale działa. Losuje losowe rzeczy. No weź trochę więcej powiedz o niej. Niestety to tajemnica biznesowa. Odpalam maszynę. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, jest git. Poszły 3, więc teraz powinien dostać za ten 20-krotność. Dobra, daje mi 2 numerki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2. Dobra, to twoja wygrana. O, ja cię kręcę. A mogę postawić więcej diamentów? Możesz. Na ile numerków? Ile on mi to już rzucił? 41, 64, 60, zaraz co? 41, 20, dobra, nieważne, dał dużo, z 20 ponad diamentów, na tyle. A nie chcesz na przykład na 2 numerki tego rozdzielić? Będzie bezpieczniej i większa wygrana. Nie, bezpieczniej to nie będzie, ale wygrana, no dobra, to może być na 2. Dobra, to ja tutaj robię tak. Sunflower dajmy 12, Sunflower 5, bo co on tutaj dał? Dobra, dajmy Sunflower 15 i 20. Okej, takie liczby, których na pewno on nie dawał. Dobra, wbijamy teraz do góry, wstawiam to i maszyna losująca jest gotowa do skamowania widza. Zaczynamy losowanie. Dobra, let's go. Zacząłem tam lecieć, to już widzę. Ej, to spoko wygląda naprawdę. Dobra, tutaj powinien mieć w ogóle jakieś wiaderko z lawą. Sprawdzę te numerki tam w kącie. Ja tutaj może lawę wyleję. Coś
coś się trafiło? Wygrałem? Co? Jak to? Słonecznik 7? Co? Ale tam nie było, ej, ale zaraz on coś dał inne jeszcze. A on ma, a bo on ma pokopiowane. To nie są z tego losu. Dobra, wrzucam to. No tamte oddałem. To nie były te numerki. Miałeś je w EQ. Maszyna się nie myli. Nie miałem. O nie, ej, ja teraz nie wiem, ej, ale jestem prawie cały ten. Oddawaj kasę. Co jest? Maszyna się nie myli. Możesz mi zaufać. Jak będziesz miał więcej diaksów, to wróć i zagramy o więcej. No to wyleciało, więc dawaj diaksy. Dobra, trzeba zdjąć tak. Zaraz, bo on tutaj ma to. O nie, bo on tutaj podchodzi. Dzisiaj lotto już zamknięte. Ja ZW. 247 kolego. Dobra, ej, udałem, że po prostu wyszedłem z serwera. Ej, bo nie wiem, ej, naprawdę jestem pewien, że on nie miał szansy go wygrać. Ty, on po prostu wyszedł? On to rozwalił w ogóle. Ej, on tutaj biega dookoła. On coś tutaj. Patrzcie, na chwilę wyszedłem i od razu coś tu się dzieje. Dobra, co on teraz zrobi? On tam wchodzi. O nie, o nie. On zobaczy teraz to. Dobra, widzi mój cały mechanizm, że jakby tutaj nic nie ma. Czy do niego to dochodzi? Czy to jest scam? Czekajcie, vloguje się z powrotem. Wróciłem! Dobra, co on robi? Tutaj, czy on się przede mną schował? On się tam schował. On się wykopuje bokiem. Co jest? Gdzie on? Aha, on zrobił takie kółko, żeby nie było widać, że on przyjdzie stąd. Witam! Halo! O nie, dobra. Gramy? O nie! Co ty odrobisz w sensie? Słucham? Przepraszam, widzowie, ja nie widziałem, że on tam przekleństwo napisał. Po prostu czytałem. Oszukujesz ludzi! Przecież wygrałeś sam. Widziałeś, że da się wygrać. Ej, widzowie, opaczek dostał muta za wulgaryzmy. Co on robi? Ej! Co on robi? Po prostu mnie dednął! Ale ej! Ej! No kupi moderator! Sorry, krecik. No ty, no. Krecik! Dasz mi ty spokojnie trolle robić, głupku ty. I co on robi? On to wszystko rozwala. On dostał muta, wkurzył się, chyba zrejdował. Jak zobaczył, że ma tego muta, to już po prostu nie chciał dyskutować. Dobra, wiecie co? Ja mu może zostawię te kowadła. Aha, jeszcze muszę diaksy oddać. I jakoś to będzie. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, filmy są codziennie. Do jutra, yo!